Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj taki mocno nietypowy filmik, bo nie będę jechał po współczesnych naszych politykach czy klerze. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o wyjątkowej, bardzo wyjątkowej osobie. Konkretnie o Tadeuszu Kościuszko. Jest to postać dla polskiej historii, można powiedzieć, wręcz pomnikowa. Uczą o nim dzieci w szkołach, jest bohaterem niezliczonych książek, publikacji. Jeszcze za życia został otoczony, można powiedzieć, legendą. Polska jest pełna jego pomników, ulic i nazwy szkół mają jego imię. Jednak gdy zapytać tak naprawdę przeciętnego przechodnia, kim w rzeczywistości był i czym się zajmował, to nie zawsze, ale w zdecydowanej większości można takie usłyszeć sztampowe odpowiedzi, typu był wielkim bohaterem. I tak naprawdę niewiele ludzie mają do powiedzenia na jego temat. A powiem wam, że szkoda, bo jest to postać ze wszechmiar nietuzinkowa, o bardzo ciekawym życiorysie. Wbrew pozorom też wcale nie bez skazy. Chciałbym wam tu przytoczyć kilka ciekawostek z jego życia, o których nie uczą w szkołach i które nie przeszły do powszechnej wiedzy o nim. W szkołach uczą, że Kościuszko to człowiek właściwie bez skazy, przez całe życie zaangażowany w sprawy Polski. Na lekcjach mówi się niemal wyłącznie o jego chwalebnym udziale w insurekcji, nazwanej zresztą z jego nazwiska kościuszkowską. Czasem bardziej wtajemniczeni rozmawiają też o jego znaczącym udziale w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. To przecież dzięki jego projektowi rodzące się amerykańskie państwo wygrało. Chodzi o fortyfikację, o projekt fortyfikacji Kościuszki. I tutaj miało Stany te, przepraszam, ten projekt fortyfikacji Kościuszki w wojnie z Anglikami, gdy powstawało państwo amerykańskie, było kluczowe. Tutaj chodzi o bitwę pod Saratogą. Mało jednak tak naprawdę wiemy o tym, co robił przed wielkimi militarnymi sukcesami, jakie miał poglądy na życie, jak wreszcie wyglądała jego sytuacja rodzinna. Tymczasem to postać, której życiorys mógłby służyć za kanwę kilku filmów przygodowych, komedii oraz dramatu, i nie jest taka wcale jednoznaczna, jak się wydaje. Jest to człowiek, to człowiek z krwi i kości. I tutaj zupełnie niepodobny do tych spiżowych pomników, które jak Polska długa i szeroka i tak hojnie mu wystawiamy, z pasjami, ułomnościami, nie zawsze idealnymi życiowymi wyborami. I tutaj właśnie o tym chciałbym powiedzieć. W wielu książkach czy artykułach można wyczytać, że Kościuszko był pilnym uczniem, a później studentem, ale mało kto wspomina jednak, iż rzeczywiście tak było, ale nie od samego początku. Przyszły nasz bohater narodowy naukę rozpoczął od rodzinnego domu, a ta szkoła, kolegium prowadzonej przez zakon pijarów w Lubieszowie, do której trafił później, stała się
stała na znacznie wyższym poziomie. W efekcie Tadeusz Kościuszko tak naprawdę też miał, tutaj powiem, dwa nazwiska, bo był Tadeusz Bonventura Kościuszko. W dorosłym życiu zaczął używać tylko jednego z nadanych na chrzcie, znaczy dwa imiona, a w późniejszym życiu zaczął używać tylko Tadeusz, bo miał też drugie imię Bonventura. I wracając do edukacji, na początku, by przyswoić sobie cały materiał, Tadeusz Kościuszko musiał powtarzać jeden rok nauki. I fakt faktem, później jednak faktycznie z nawiązką nadrobił wcześniejsze zaległości, które miał. Mało też kto wie, że Kościuszko jeszcze w bardzo młodym wieku został sierotą. Jednak miał to szczęście, że przygarnęła go znana i potężna wówczas rodzina Czartoryskich. Ten fakt oraz dobre wyniki w późniejszym okresie edukacji przyczyniły się do tego, iż przyjęto go do szkoły rycerskiej założonej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tam już osiągał, no, można powiedzieć, wybitne wyniki, dlatego otrzymał nawet specjalne stypendium. Wyróżniał się dużą siłą fizyczną oraz licznymi zainteresowaniami. W szczególności fascynowała go postać szwedzkiego króla Karola XII, przez co koledzy nazywali go właśnie w tej szkole Szwedem. W szkole rycerskiej poznawał też historię Polski, świata, prawo, filozofię, ekonomię, arytmetykę, geometrię, a nawet miernictwo. Kończąc edukację, znał już biegle łacinę, język francuski oraz niemiecki. Chyba też nie każdy wie, że Tadeusz Kościuszko kształcił się w kierunku sztuki. Malował na przykład męskie akty. Otrzymał specjalne stypendium od księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Wyjechał do Paryża. Tam pragnął zdobyć dodatkową, rozszerzoną wiedzę z zakresu wojskowości, zwłaszcza z zakresu budowy fortyfikacji. No niestety wówczas realia nauki akademickiej były dalekie od tych, które znamy obecnie, a świat, no, nie był tak otwarty, jak dzisiaj jest. Najlepsze francuskie uczelnie wojskowe nie przyjmowały obcokrajowców. Nie stanęło to jednak na przeszkodzie Żakowi Kościuszce, można tak powiedzieć, ponieważ postanowił on jednocześnie zapisać się na uczelnię artystyczną, a w tym samym czasie prywatnie pobierał nauki od nauczycieli wykładających właśnie w tych szkołach wojskowych. I tutaj, wbrew pozorom, takie połączenie sztuki, chodzi o malowanie akt, z wojskowością wcale nie było, jak się okazało, takie bezsensowne. Na kierunkach artystycznych, takich jak rzeźba czy malarstwo, szczegółowo uczono bowiem choćby historii, ale też i rysunku, który przydawał się Kościuszce w późniejszych już własnych studiach inżynierskich. Z tego czasu tak naprawdę zachowało się sporo dzieł malarskich. No jedno właśnie widzicie, te, które wam tu przedstawiam. Ale są też akwarele z widokiem Rzymu czy starożytnych ruin. No i oczywiście akty nagich mężczyzn i kobiet. Malowanie nie było zresztą jedyną umiejętnością Kościuszki. Potrafił też komponować. Z okresu więzienia po upadku insurekcji kościuszkowskiej zachowały się skomponowane przez Kościuszkę dwa polonezy oraz walc. I
te właśnie utwory skomponowane przez Kościuszkę puszczę wam, znaczy załączę wam na samym końcu, no, w te tak zwanym sucharze dnia. Nie będzie to suchar, ale to będzie miał ochotę posłuchać, to sobie posłucha. Są to utwory skomponowane przez Kościuszkę w 1797 roku. Kościuszko po powrocie do kraju, mimo gruntownego, zagranicznego wykształcenia, no, pracy dla niego w Polsce nie było. W tamtych czasach, żeby zdobyć w wojsku stanowisko, o którym marzył, no, ale należało się, że tak powiem, wkupić. Kościuszko jako sierota, a majątek po rodzicach dziedziczył jego starszy brat, nie mógł sobie na to pozwolić, więc można powiedzieć, życie zmusiło go do poszukania innego zajęcia. Ostatecznie został prywatnym nauczycielem matematyki, historii, rysunku dwóch córek wojewody sandomierskiego, Józefa Sosnowskiego. Entuzjazm nauczania mającego wówczas zaledwie 29 lat Kościuszki szybko jednak zapałała, można powiedzieć, gorącą miłością, pasją, bo zakochał się w Ludwice, jednej ze swoich uczennic. To jest ta właśnie na tym zdjęciu. Podobno ta miłość była odwzajemniona, a różnica wieku wcale nie taka duża, jakby się mogło wydawać, bo uczennica miała 22 lata. Jednak plany na wspólne życie po 5 miesiącach legły w gruzach. No, oczywiście zburzone przez ojca wybranki, był to potężny arystokrata, który miał powiedzieć Kościuszce, że nie dla niego jest jego córka, nie dla drobnych szlachciców. Wojewoda córkę wydał za no, zamożnego szlachcica. No, kiedyś, jak wiecie, to ojcowie decydowali, za kogo córki, ich córki wyjdą. No, można powiedzieć, że niemal wszyscy wiedzą, że Kościuszko brał udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. No, jest zresztą bohaterem tego kraju i także tam ma swoje monumentalne pomniki. Mało kto chyba jednak słyszał, w jakich okolicznościach tam dotarł. Nie od razu chciał walczyć o wolność Ameryki. Pierwotnie planował jedynie zaciągnąć się do armii saskiej, jednak to mu się z różnych przyczyn nie udało. Dopiero na skutek tego niepowodzenia wyjechał do Paryża, gdzie poznał pewnego handlarza, szmuglera bronią dla walczących o niepodległość brytyjskich kolonii w Ameryce. I na pokładzie jego okrętu dotarł do Bostonu, w którym spotkał się z Benjaminem Franklinem, jednym z ówczesnych liderów amerykańskiej rewolucji. I tutaj taka ciekawostka, choć jest to tylko legenda, co prawda, ale myślę, że warto o niej wspomnieć, ponieważ jest, no, bardzo ciekawa. Istnieje historia, według której pomysłodawcą flagi amerykańskiej był właśnie Tadeusz Kościuszko. Podczas suto zakrapianej biesiady z udziałem dowódców armii kontynentalnej, goszczący na niej Jerzy Washington, miał Kościuszce zadać pytanie, czy ten nie ma
jakiegoś pomysłu na to, jak powinna wyglądać flaga rodzącego się nowego państwa. Kościuszko miał ponoć odpowiedzieć przyszłemu prezydentowi, że dobrym pomysłem będzie wzorowanie się na barwach ziemi sandomierskiej. Historia ta wydawałaby się niedorzeczna, gdyby nie jeden fakt. W rzeczywistości herb ziemi sandomierskiej jest, można powiedzieć, łudząco podobny do sztandarów Stanów Zjednoczonych. Ale podkreślam, to jest tylko legenda, historia to nie jest nic, że tak powiem, pewnego. Nie wiem, czy też wiele osób o tym wie, że Kościuszko zmarł jako stary kawaler, jednak przez całe jego życie przewijały się w kobiety, w których zakochiwał się wzajemnością. Jedną z takich dam była Anna Zamojska, córka samego kanclerza koronnego. Była ona wówczas już niestety zaręczona z przedstawicielem innego wpływowego rodu, Aleksandrem Sapiehą. Jednak Kościuszko tak się jej spodobał, iż chciała nawet z poparciem jej matki te zaręczyny zerwać i poślubić naszego bohatera Tadeusza. Na drodze do szczęścia młodym stanął jednak sam szanowany, uczony i ksiądz Stanisław Staszic. Okazując niechęć temu pomysłowi, był w swojej perfazji tak skuteczny, że wkrótce zgodził się z nim sam Tadeusz Kościuszko. I to on ostatecznie przekonał Annę, by wyszła za Sapiehę. Choć oficjalnie historycy mówią, iż Tadeusz Kościuszko zmarł bezpotomnie, to można natrafić na plotkę, iż owocem jednego z jego romansów było nieślubne dziecko. Matką owego potomka miała być niejaka Konarska. Poza tym tak naprawdę nic na ten temat nie wiadomo. Jedną z licznych historii z życia Tadeusza Kościuszki mówi o tym, że po powrocie do Polski z wojny o niepodległość USA zastał swój rodzinny majątek w całkowitej rozsypce. Roztrwonić go miał prowadzący hulaszczy tryb życia starszy brat naszego bohatera. Kościuszko wysłał wówczas pilnie do Stanów Zjednoczonych wiadomość z prośbą o wypłatę mu zaległego żołdu za zakończoną już wtedy wojnę. I tutaj różne źródła mówią, że pieniędzy tych nigdy się nie doczekał. To o tyle ciekawe, że Amerykanie sami bardzo cenili wkład Kościuszki w korzystny dla nich wynik wojny. Tutaj sam Jerzy Washington wręczył osobiście naszemu bohaterowi dwa pistolety oraz szablę. Napis na klindze był jednoznaczny: Ameryka i Waszyngton przyjacielowi swemu Tadeuszowi Kościuszce. Co więcej, jako jedyny Polak i jeden z zaledwie trzech cudzoziemców należał do prestiżowego towarzystwa cynysatów, które grupowało wyłącznie najbardziej zasłużonych walczących w szeregach młodego państwa oficerów. Być może list z prośbą nigdy nie dotarł do Amerykanów, ale tego możemy się jedynie dzisiaj domyślać. Kościuszko był w Ameryce w sumie dwukrotnie. Po raz pierwszy walcząc w wojnie o jej niepodległość, a potem w latach 1797-1798. Sława Kościuszki jako obrońcy prawa człowieka musiała być już wtedy bardzo duża, gdyż spotkać się z nim chciał przywódca indiańskiego plemienia Miami.
walczący wówczas o rządowy zakaz wwozu alkoholu na tereny należące jeszcze do swoich ziomków. Do spotkania doszło mały żółw, czyli ten wódz tego plemienia mały żółw podarował na nim kościuszce prawdziwy tomahawk, czyli indiańską broń obusieczną, chyba tak to można nazwać. Natomiast sam kościuszko otrzymał interesujące go, należące do niego osobiście okulary oraz dwa pistolety z dedykacją. I jeszcze może taka jedna ciekawostka. Kościuszko po porażce w bitwie pod Maciejewicami, która oznaczała klęskę insurekcji, chciał popełnić samobójstwo. Miał już ponoć rewolwer w ustach i pociągnąć za spust, jednak broń ta nie wypaliła. Spowodowało to ostatecznie, że trafił do rosyjskiej niewoli. Tam, mając nadzieję na rychłe odbicie przez walczących jeszcze pojedyncze oddziały powstańcze, zaczął symulować niedowład nóg. No, ociecz jednak nie nadeszła, a Kościuszko w rosyjskim więzieniu spędził blisko 2 lata, przez cały ten czas udając, że ma kłopoty z poruszaniem się. Podobno na początku liczył na łagodniejsze traktowanie inwalidy, a później chciał po prostu, by szybciej go zwolniono z aresztu. Udawać musiał jednak także po zwolnieniu z więzienia w 1796 roku, gdyż jeszcze przez jakiś czas, podobno przez kolejne 2 lata, poruszał się w stałej obstawie cesarskich żołdaków, którzy bez przerwy go obserwowali i wszystko donosili władzom. Tadeusz Kościuszko ze wszechmiar jest to postać interesująca nie tylko dla tego, że zasłużył się walką o polską państwowość, ale przez fakt, iż usposabiał wiele cech, które, no można powiedzieć, także dzisiaj uznajemy za najbardziej szlachetne. Zawsze wstawiał się za tymi, którzy cierpią niewolę i prześladowania. Swoim amerykańskim przyjaciołom bez ogródek zwracał uwagę na amoralność niewolnictwa, a w czasach, gdy wszyscy zachwycali się Napoleonem Bonaparte, on jako jeden z nielicznych przestrzegał, że cesarzowi Francuzów nie można ufać. No, oczywiście nie oznacza to, że nie miał w swojej historii ciemniejszych momentów, na przykład by w końcu wyjść z rosyjskiej niewoli zdecydował się na złożenie wiernopoddańczej przysięgi carowi. Ale to jest to jest nic w porównaniu z zasługami. Ja tu go, broń Boże, nie krytykuję czy coś w tym rodzaju. Tadeusz Kościuszko zmarł generalnie na emigracji w Szwajcarii dokładnie 15 października 1817 roku. Moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Wiem, że to jak na mój kanał bardzo nietypowy filmik, ale nie wiem, czułem potrzebę z wami się tym podzielić. Jak dla mnie Tadeusz Kościuszko jest naprawdę wyjątkową osobą i w dziejach Polski naprawdę to jest jedna z nielicznych osób, która naprawdę walczyła o polskość, miała zasady. I także to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście już następne filmiki wracamy do naszych współczesnych politycznych brudów. A dzisiaj już wam bardzo dziękuję i zapraszam oczywiście na kolejne filmiki. Trzymajcie się, cześć.